A teraz coś dla matematyków, ludzi kochających geometrię. Sketchometr, narzędzie do geometrii euklidesowej. Klikamy nową tablicę. Schowamy sobie może moje materiały i możemy zacząć rysować. Program rozpoznaje nasze ruchy. Możemy wykonywać przeróżne konstrukcje. Chcę narysować, powiedzmy, ośmiokąt foremny. Mam dwa punkty, je zaznaczam i już ośmiokąt jest narysowany. Mogę go oczywiście sobie jakoś animować, zmniejszać, zwiększać. Tutaj mamy wszystkie możliwości. Każdą taką konstrukcję możemy zapisać. Ja może pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy różne konstrukcje, które sobie gdzieś tam kiedyś rysowałem. Mam jakąś bibliotekę. O, na przykład taki PDF. Taki materiał, który jest już dostępny w bibliotece. Jeśli wrócimy do wolnych lektur, zobaczymy, że możemy korzystać z różnych udostępnionych przez nas w bibliotece materiałów. Taką konstrukcję możemy zapisać. Taką konstrukcję możemy komuś udostępnić. Taka konstrukcja jest animowana w jakimś zakresie. Zapraszamy do korzystania.